Hej, hej, ja jestem Karmela i witam Was w przeglądzie kolejnej darmowej paczki modów. Dzisiaj kolekcja o nazwie Mimoza, jak ten znany drink. Kolekcja bardzo letnia, bardzo taka kolorowa, orzeźwiająca. Wiem, że za oknem szaro, buro, ponuro, jesień, dlatego myślę, że taka letnia, wakacyjna, kolorowa paczka będzie idealna. I słuchajcie, mamy 23 nowe obiekty, mamy nowe włosy, mamy nowe ubrania, sukienki, bluzki, spodnie, spódniczki, buty, także jest tego naprawdę całkiem sporo. My sobie zaczniemy od nowych włosków i te są po prostu obłędne. No bardzo mi się podobają. Jeszcze do nich jest taka nakładka, która nam rozjaśnia końcówki. Zaraz Wam to pokażę, ale włosy prezentują się cudownie. Ten blond jest przepiękny. Do tego mamy jeszcze taką krótszą fryzurkę, która myślę, że też jest strasznie urocza. Powiem Wam, że naprawdę mega mi się podoba. Jeżeli oglądaliście The Crown, to w tej fryzurze strasznie mi się tutaj Mallory kojarzy z aktorką, która grała Dianę. Jeżeli nie oglądaliście, to Wam polecam, a jeżeli oglądaliście, to dajcie znać, czy też Wam się kojarzy z Dianą w tej fryzurze. No i dobra, lecimy sobie do tych kolorowych elementów, bo w nakryciach głowy nie mamy nic. Tutaj, ach, mamy jeszcze przecież naszyjnik nowy. Właśnie, to od razu Wam pokażę ten nowy naszyjnik. Bardzo fajny. Kilka takich grubszych łańcuszków i jeden ostatni, najcieńszy z kolorową zawieszką, jakimś takim kolorowym elementem. Mega będzie wyglądać fajnie i do takich bardziej eleganckich strojów na różne okazje i do czegoś bardziej na co dzień, także mega się cieszę, że jest. No i słuchajcie, mamy te kolorowe dodatki. Tak, to jest to. To mamy w kategorii makijaż i możemy sobie nakładać na naszą fryzurkę i zmieniać dowolnie odcienie tutaj tych przednich pasm włosów. Myślę, że fajnie by to wyglądało, gdyby ona miała ciemniejsze włosy, więc sprawdźmy sobie, jak będzie wyglądało właśnie w połączeniu z jej naturalnym kolorem. Mega fajnie, troszkę rozjaśnimy. O, jak ładnie, ten przód taki jaśniejszy jest naprawdę fajny, można się rewelacyjnie pobawić z tymi pasemkami. I to samo mamy dla drugiej fryzurki, tylko muszę jej zmienić, żeby Wam to pokazać. I też się tu właśnie możemy pobawić z tymi pasemkami, zrobić jaśniejsze, zrobić ciemniejsze. No zobaczcie, jak to super wygląda, takie ombre, no piękny jest ten efekt, uwielbiam. Jak damy jeszcze jaśniejsze, to będzie się prezentować jeszcze lepiej. No ja jestem zachwycona, kolorowe też wyglądają pięknie, można sobie mega z tym zaszaleć, z tymi kolorami. Ja jej może bym zostawiła, słuchajcie, takie właśnie fajne, delikatne ombre od brązu do blondu, takiego no super to wygląda, zakochana jestem. I lecimy sobie teraz do sukienek. Mamy cztery nowe sukienki, bardzo fajne. Te sukienki mi się mega podobają. Ta jest obcisła, jest taka no powiem Wam, że naprawdę kusząca. Tu jest ładnie wykończona przy dekolcie, mega mi się podoba. Kolorystyka też jest super, są intensywne te kolory. Jest biała, jest czarna, więc klasyki są także super. I mamy ten sam model, tylko że właśnie z fajnymi teksturkami, także też jeżeli wolicie coś mocniej rzucającego się w oczy, no to znajdziecie na pewno tutaj. I mamy dwie dłuższe sukienki, które też się super prezentują. Ta jest jeszcze w ogóle taka prążkowana. Ładne rękawki, ładny dekolt. Zobaczmy sobie, jak się prezentuje w innych kolorkach. No mega, na lato właśnie, gdzieś do takiej fajnej letniej rozgrywki, czy może nawet i do zwykłej, niekoniecznie jakiejś wakacyjnej, tylko zwykłej, codziennej rozgrywki też Wam będą pasowały te sukienki. Myślę, że na nastolatkach też będą rewelacyjnie wyglądać. I przejdziemy teraz do górnej części garderoby. Pierwsza bluzka jest troszkę dziwnie tutaj wycięta. Może nie jest do końca to mój styl. Gdyby była tak tutaj na prosto zrobiona, to nie miałabym żadnego ale no to wcięcie tak trochę mi daje w oczy. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Jest na pewno specyficzna. I no... kolory mi się podobają, podobają mi się teksturki, ale to wcięcie jakoś tak mnie troszkę drażni, ale kolejne elementy są już dużo fajniejsze i to jest bluzka zrobiona właściwie chyba z tamtej sukienki, albo sukienka była zrobiona z tej bluzki, w każdym razie bardzo podobna, taka gorsetowata, no i też ładnie wykończona przy dekolcie, jeszcze jedna też z tymi samymi teksturkami, do tego dwie takie bluzeczki, też zrobione chyba z tych sukienek, tak mi się wydaje. Góra wygląda idealnie.
identycznie, ale wygląda to naprawdę super. Do jeansów też będzie idealne, ładne, żywe, intensywne kolory. No i wersja jeszcze oczywiście z tymi różnymi kolorowymi teksturkami i to jest świetne. Słuchajcie, to jest przepiękne, to jest dla mnie hit tej kolekcji. Ta bluzeczka jest po prostu cudna, wygląda pięknie, uwielbiam te rękawki, uwielbiam te kolory, uwielbiam po prostu tę bluzkę. I jeszcze jedna wersja tej bluzki, tylko właśnie z tymi samymi teksturkami, co na wcześniejszych rzeczach. To jest naprawdę bardzo ładne, no powiem Wam, że super, super. No oprócz tego mamy jeszcze taką bluzeczkę, ostatnia już w tej kategorii, w komplecie z tą spódniczką, którą ja jej teraz założyłam. Bardzo to wszystko takie letnie, bardzo to wszystko takie imprezowe, ale mi się mega, mega podoba. I przechodzimy sobie teraz do dolnej części garderoby. Tutaj mamy dżinsy, których ja nie jestem akurat fanką. To są takie biodrówki, jeszcze takie mega, mega luźne, więc no nie wiem, czy będę je wykorzystywać, bo to nie do końca mój styl, ale myślę, że może Wam się spodoba, może Wam się do czegoś przyda, do jakiejś stylizacji. Dajcie znać, co sądzicie. I jeszcze jedne dżinsy, też te same właściwie, tylko że z teksturkami. Oprócz tego mamy spódniczkę do kompletu z tą bluzką. No myślę, że to jest naprawdę całkiem fajny zestaw, taki mocno, mocno właśnie imprezowy, letni, gdzieś do jakiegoś takiego klubu przy plaży, myślę, że byłoby super. No i do tego są dwie spódnice. Jedna taka mocno, mocno błyszcząca, satynowa, kolory piękne, bo oczywiście mocne, intensywne, i druga jest wzorzysta. O, jakie to fajne. No, powiem Wam, że nawet te wzory na tej spódnicy to podobają mi się chyba najbardziej. Zdecydowanie na tym obiekcie uważam, że wyglądają najlepiej. Ta w ogóle jest cudna, cudna jest ta panterka różowo-pomarańczowa. No i kochani, przechodzimy sobie teraz, już tylko zmienię jej jeszcze na spódnicę, przechodzimy sobie do dodatków. Nie, tutaj nic nie ma, ale mamy dwie nowe pary butów. Myślę, że całkiem spoko. Takie klapeczki, ale do letnich właśnie stylizacji będą idealne. I jeszcze jedne nowe buty, tylko że właściwie to jest chyba to samo, tylko tutaj macie jeszcze jakiś taki, rozumiem, że luksusowy nadruk, tak? No coś się tutaj świeci. Ładny jest ten różowy, bardzo jest ładny ten różowy. Mega mi się podoba. No i powiem Wam, że najbardziej, jeśli chodzi o tę kolekcję, to jestem zadowolona chyba z włosów, bo włosy są przecudne. Dajcie znać, co Wy o tej kolekcji sądzicie. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dziękuję za oglądanie, no i cześć!